Ta końcówka lat 1970. niestety także dla pracowników Huty Katowice była coraz gorsza. Ja już wiedziałem, że żadnego mieszkania po upływie 2 lat od chwili zatrudnienia się nie będzie. Mało tego, okazało się, że ta zła opinia za mną, te ciche prześladowania mnie, te ciche szykany w białych rękawiczkach także zaczęły się na terenie Huty Katowice. A to jeden jakiś mistrz, który tam obsługiwał stację paliw, gdzie lokomotywy, jakieś tam pretensje nagle ma do maszynisty Rospołowskiego o coś tam na zebraniu pracowniczym wydziału. A to z kolei mój jakiś tam kierownik, znowu coś mu się tam nie podoba, że Rospołowski ciągle coś tam źle robi, tak? I tak dalej. Więc ja nagle zobaczyłem, że no, te pierwsze chwile takie się skończyły, ale tu mnie dogania moja przeszłość. No, zwłaszcza po wyborze Jana Pawła II, po wyborze Karola Wojtyły na polskiego papieża, ja byłem bardzo aktywny w rozmowach środowiskowych, w rozmowach z moimi współpracownikami. Pamiętam zwłaszcza pewnego dnia, ktoś przyniósł na piśmie taką treść takiej przepowiedni, która, myśmy się bardzo cieszyli, bo z tej przepowiedni między innymi wynikało to, że Chińczycy uderzą na Ruskich wtedy, kiedy Ruscy uderzą na Europę i będą już w zachodniej Europie, to wtedy Chińczycy uderzą z tyłu na Ruskich, przyjdą aż pobiją Ruskich, przyjdą aż do Europy i myśmy się cieszyli, że pójdą 2 razy przez Ruskich. To na pewno czego nie załatwią za pierwszym razem, jak tam wejdą, to załatwią, dopracują, kiedy będą się z Europy wycofywali. Jak ich w końcu my Zachód tam też pogonimy. Pamiętam, była taka przepowiednia i ona jednocześnie mówiła, że Polska będzie ochroniona, Polska wyjdzie wielka, piękna, będzie jak, będą jakieś zmagania wojenne i Polska z tego wyjdzie silna. To było w roku co najmniej 1979, jeżeli nie jeszcze w 1978, zaraz po wyborze Karola Wojtyły na polskiego papieża.